dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem z zapachami jesiennymi, ale przeznaczonymi na tę taką bardziej już chłodną, bardziej ponurą, bardziej słodną, taką ciemną, listopadową, jeżeli wiecie o czym mówię, a pewnie tak, jesień. Co roku tego typu filmy nagrywam i powiem Wam szczerze, że bardzo to lubię, bo w ogóle jesień jest moją ulubioną porą roku, więc z miłą chęcią to zawsze robię. Mam tutaj 7 propozycji. Jednego z tych flakonów nie mam, natomiast go dość dobrze znam. Wielokrotnie go testowałam, mimo że nigdy jakoś tak nie nabyłam. A dlaczego? To za chwilę się o tym dowiemy wszyscy. Zacznę może od właśnie pierwszego zapachu. Givenchy to jest Ange ou Demon Le Secret Elixir. I to jest zapach porównywany do Aliena, ale on jest bardziej taki, wiecie co, nie wprost, nie tak ostry, nie tak gryzący, nie bije tak w nozdrza jaśminem, jak to czyni, potrafi uczynić Alien. On jest taki bardziej drzewny, bardziej, lekko nawet bardziej słodki niż Alien, w każdym razie przyjemniejszy, bardziej elegancki. Natomiast wprawia w taką atmosferę nostalgii, zadumy, ale też spokoju z drugiej strony, komfortu. To jest taka komfortowa elegancja, tak bym ten zapach określiła. Jeżeli mamy powiedzieć o nutach, to w nim znajdziemy herbatę, cytrynę, neroli, jaśmin, plumerię, kwiat pomarańczy, wanilię, paczulę, cedr, piżmo. Także widzicie, sporo takich nut cytrusowych, przeplatających się z białymi kwiatami, bo jest to zapach zdecydowanie białokwiatowy, natomiast nie jakiś taki przytłaczający. Jest to naprawdę, naprawdę bardzo dobra kompozycja, bardzo dobrze zmieszana, także serdecznie polecam, zwłaszcza na takie jesienne wieczory z herbatą i książką. Myślę, że będzie idealny. Kolejny zapach to, no jak mogłabym go nie ująć w tego typu rankingu, to jest Jesus del Pozo Halloween. No już sama nazwa, prawda, kojarzy się z końcem października, z duchami i to jest taki zapach niejednoznaczny. Z jednej strony niby trochę, tam są liście bananowca w nim, ale ja trochę jakby samego owoca banana tu czuję, więc wiecie, z jednej strony mógłby się kojarzyć jakoś tak bardziej może letnio, ale nie, nic bardziej mylnego, ponieważ on ma w sobie jakąś taką tajemnicę, jakieś takie drugie dno, taką nawet powiedziałabym lekko dymność. Ale nawet to nie jest dymność, jakby to inaczej ująć, taką kadzidlaność. No ma takie drugie dno, drugi podton, że to nie jest taki, wiecie, owocowo-kwiatkowy, sraty, pierdaty, chociaż też ma swoje świeże oblicze. Z jednej strony świeży, z drugiej strony tajemniczy i taki cięższy właśnie, z takim większym jakby bagażem. Jeżeli chodzi o nuty, to mamy tutaj fiołek, nuty morskie, liść bananowca, petit grain, fiołek, magnolię, konwalię, tuberozę, pieprz, kadzidło, właśnie to kadzidło, drzewo sandałowe, wanilię oraz mirrę. Także on jest taki trochę kwiatowy, trochę pudrowy, trochę zielony i trochę taki właśnie cięższy przez te takie nuty mirry, kadzidła. Niesamowicie ciekawy zapach, ale nie będzie dla każdego, więc przed zakupem, mimo jego cudownej ceny, bo nie jest to cena wygórowana, no radziłabym jednak może gdzieś tam go wypróbować, spróbować. Okej, kolejny to zapach z mojej wczesnej młodości, bardzo wczesnej młodości. Kiedyś, kiedy był to zapach, oczywiście, że drogi, ale mimo wszystko jeszcze w sprzedaży, jeszcze na topie Lord de Torrent, woda perfumowana. Pamiętam, że moja siostra go sobie kupiła i ja właśnie kojarzę ten zapach z tamtym okresem i niesamowicie kojarzy mi się z jesienią. Ten orzech laskowy, zobaczcie, właśnie przypomina mi o jesieni. Zresztą na mojej działce też jest orzech, mnóstwo już tych orzechów leży, dzieci powinny pewnie pozbierać, ale pewnie nie pozbierają. Jest to zapach ciepły, otulający, trochę kawowy, trochę różany, z nutą orzecha laskowego. Niesamowicie przymilny, niesamowicie ciepły, ale jego jedyna wada jest taka, że został wycofany i jeżeli się pojawia, to w cenach iście zbójeckich. Mamy w nutach dzięgiel, liść czarnej porzeczki, tangerynę, magnolię, kawę, róże, cedr, irys, białą ambrę, orchideę waniliową. Także widzicie sami po nutach. No, niesamowity jest to zapach, mam też go w wersji
wody toaletowej. Były też taka czerwona wersja, były Intense. Ja bardzo żałuję, że nie mam wersji Intense. Bardzo żałuję. Ale cóż, takie jest życie, nie wszystko można mieć. Kolejny zapach to zapach taki trochę jak płynny karmel. Karmelowo-słodki. Dolce & Gabbana i to jest The Only One. Zobaczcie nawet na kolor tego płynu. Jest taki iście koniakowo-bursztynowy. I zapach jest przepiękny. To jest trochę jak masa kajmakowa. Trochę jak taki właśnie płynny, gorący karmel. Ale z domieszką. Z domieszką. Mimo, że zapach jest taki karmelowy, słodki, to czuć trochę lekką pudrowość, lekką kwiatowość. W nutach mamy fiołek, mamy pomarańcze, bergamotkę, kawę oczywiście, gruszkę, irys, kwiat pomarańczy, róże, karmel, wanilię, paczulę. Dla mnie to jest przepiękny gurmondowiec, jeżeli pada deszcz, jest szaro, ponuro, a nasz nastrój po prostu kapcanieje, to on nam pomoże, on nam pomoże, on nas ogrzeje, on nas przytuli i będzie wsparciem. Parametry ma też bardzo dobre, także moim zdaniem świetny wybór. Kolejny zapach to jest właśnie ten, o którym ja mówiłam, że go nie mam, że znam go dość dobrze, chociaż nigdy nie trafił do mojej kolekcji. Miałam powiedzieć dlaczego. Wiecie co, bo ja nie przepadam za takimi bardzo takimi nostalgicznymi, takimi smutnymi trochę zapachami, a ten zapach trochę tak postrzegam, mimo że z drugiej strony jest też zmysłowy, jest też tajemniczy, oczywiście wszystkie te pozytywne atrybuty posiada, natomiast jednak mimo wszystko nie zdecydowałam się nigdy na posiadanie go. To jest zapach korzenno-drzewny, taki głęboki, trochę niepokojący, ale zdecydowanie noszalny, to nie jest żaden dziwak. Mamy w nutach szafran, mamy tymianek, mamy mandarynkę, lilię, ilang ilang, orchideę, wanilię, tonkę, drzewo różane, mech dębowy. Także widzicie, też tutaj jest bogactwo takich przyprawowych nut, co da się wyczuć w tym zapachu, ale mówię, on na mnie sprawiał wrażenie takiego troszkę zbyt smutnego jak na mój gust, natomiast jest elegancki, jest tajemniczy, jest taki właśnie halloweenowy, powiem Wam. Jeżeli wybieracie się gdzieś na nie wiem, jakąś imprezę halloweenową, to czemu nie, czemu nie? Kolejny niespodzianka. Maison Francis Coeur de Dijon Baccarat Rouge 540. I już od razu mogę zapowiedzieć, że to jest dla mnie zapach i jesienny, i świąteczny, i w ogóle po prostu, wiecie, whenever, wherever. No, co tutaj? Też przyprawy, też taka żywica jakby, ale też bandaże, czyli z jednej strony taka słodycz. Niektórzy mówią, że czują czasami watę cukrową, ja też w sumie, ale z drugiej strony taka higieniczna sterylność. Ciekawe połączenie właśnie tych akordów tutaj występuje. Drzewno, korzenno higieniczne, tak bym go ogólnie w skrócie określiła. Mamy tu szafran, jaśmin, drzewo bursztynowe, ambrę, żywicę jodłową, cedr. Także widzicie, też takie głębsze, nawet przyprawy, głębsze aromaty. I one tutaj są właśnie zmieszane w przepiękny sposób. Można go lubić lub nienawidzić, kochać lub nienawidzić. W skrajności trochę budzi ten zapach, natomiast ja jestem w teamie niestety ze względu na cenę zakochany. I na co dzień używam odpowiedników. Jak wiecie z filmów, to zakupiłam tam parę odpowiedników. Na razie się nimi ratuję, bo szkoda mi go jak diabli używać, słuchajcie. To jest nienormalne. Kupiłam, wydałam kasę, a mi szkoda używać, nie? Cóż zrobić? No i ostatni, też zaskoczenie. Ariana Grande. Ariana Grande. Rem. Lawenda. Moja córka ostatnio jest dla niej na topie nuta, to jest lawenda. Ona nawet od babci, od mojej mamy wzięła jakieś tam gałązki lawendy, gdzieś do książki wsadziła i wącha, wącha, wącha. Tak samo cieszy się jej uznaniem świeczka zapachowa Woodwick, tam lavender spa chyba. I to jest zapach takiego sennego marzenia, właśnie głębokiej fazy snu. Jest tutaj lawenda podana w sposób lekko słodki, lekko zaznaczam, nie jest to żaden ulep, absolutnie nie. Jest tak lawendowo-słodko po prostu. Mamy tutaj zefir, czyli rodzaj deseru, karmel, sól, figę, pigwę, lawendę, kwiat gruszy, piżmotonkę, drzewo sandałowe. Sól mogłaby mi przeszkadzać, bo najczęściej mi przeszkadza, ale jest tutaj ukryta na całe szczęście. Więc ja przede wszystkim czuję tutaj akcenty właśnie słodkie, zmieszane z lawendą.
Taki oniryczny, rozmarzony, cudowny, kocykowy zapach, akurat do snu, kiedy jesteśmy zmęczeni po całym dniu pracy, na przykład mamy gorszy nastrój, chcemy po prostu spokoju, bierzemy gorącą kąpiel, smarujemy się jakimś balsamem i skrapiamy skórę tym pięknym zapachem. Okej, to by było na tyle w sumie. Mogłabym oczywiście więcej wymieniać, natomiast film byłby bardzo długi. Jak zwykle zapraszam, żebyście Wy napisali, jakie właśnie zapachy budzą z Was takie skojarzenia, jakiejś tęsknoty, nostalgii, może nawet smutku trochę. Ciekawa jestem Waszych typów. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć.